Witam wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem Lewy, a to jest gra pod tytułem Rage 2. Dobra, jesteśmy w momencie, gdzie zakończyłem poprzedni odcinek. Trochę dostałem w ciry tam i od wieży, i od jakichś tam dodatkowych przeciwników. Co wam powiem? Dupa zbita troszkę wyszła, ale to nic. Wieża władzy jest wyeliminowana. Musimy znaleźć poległego strażnika. Chyba to jest ten. No tak. Odzyskane dane wywiadowcze. Ostatni wpis strażniczka Wilder. Okej, okay. Tutaj zostawię Wam chwilę ten tekst na przeczytanie. Możecie sobie spauzować i przeczytać cały spokojnie, co się w tym tekście znajduje. Dopalacz neutrytowy na pewno się nada. Dobra, lokacja ukończona. Hajs wpadł. Co my tu jeszcze mamy na mapce? Ten punkt, to złomowisko w dupę. Dobra. Spróbujemy. No, może być problem z nim. Dobra, spróbujemy go ostrzelać. Naszą taktyką będzie szybkie spieprzanie od niego, bo mamy mało życia, nie mamy jak się ulepszyć, tam uzdrowić. I prawie trup, co? Ale słabo. Dobra. Udało się. No pięknie,
Tamtego rozpiedzieliśmy, jakiś cholera plebs nas zajechał. Znowu on. O Jezu. A czym ja siedzę? Lola! A więc to tu byłaś? Spróbujemy mu rozwalić tą broń. Ja trochę działamy z partyzanta. Ale nie mamy jak podejść do niego. Niedobrze to wygląda, niedobrze. Udało się. Ale fart. O. Super, modyfikatory. Ale to było wymagające.
Dobra, wrócimy do tego dziadka. Idź do jaskiń. Tam będzie Bóg śmierci mu. Dobra, do jaskiń, ale... Gdzie te jaskinie? Ja zapiszemy na razie. Pyk. Miałem tu wersję. Deluxe, no to znaczy może jakąś skórkę na broń. Nic to nie zmienia, ale... Nie, ma. Gdzie to jest? Czy coś takiego tutaj można zmienić? Nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, datapady nam nie do końca interesują. Poszukuję ogólnie informacji o Kwasirze. Do jaskini Boga Śmierci. Tutaj jest, a widzicie, a ja szukam. Dobra, weźmiemy sobie nie można tu wezwać. Ok, to jeszcze odejdziemy do domu. Dobra. Aktywacja systemów. Kurczę, jak nas tu jedziemy? Co to jest? Co to jest? Ktoś? Aj. A to chyba kolejna kryjówka bandytów. Sporo ich jest, kurczę, nie dam rady chyba na razie. Poziom trudności 8. Aj, nie dam rady. Przy tym stanie zdrowia i wyposażenia nie sądzę. Gdzie jest autko? O, tutaj.
Ja głupi byłem, że nie zahaczyłem kupca na drodze. Aż w dupę, za szybko mi przemknął. Może się pojawi jeszcze. Coś tutaj ciekawego jest. Poduszkowiec do jeżdżenia, ale to mnie nie interesuje. Dobra, chciałem coś tutaj znajdziemy, co nam ułatwiło zregenerowanie się, ale to nic, na razie lecimy dalej. Oczekiwania, ja sobie zapiszę. Dobra. No i proszę, jaskinie mutantów. Dobra, znajdźmy ten ich fetysz martwego boga i go rozwalmy. Niech to będą jakieś zasoby, bo padnę, nie? Mało tego życia miałem i ta defibrylacja poszła mi jak z dupy wołowej. Czyli nie tak jak chciałem. Agresywnie trzeba wjeżdżać, a nie.
Trzeba uzupełnić wszystko, co się tylko da. Niewiele tego jest. Ale zawsze to co. Dobra. A, spieprzyłem, nie ten guzik. Ja pierniczę. Ale gówno. Ekipą. No i dupie, nie? Ja pierniczę.
ale słabo. Ale mnie złoili jak kurwa młodego, nie? Ja pieprzę. Ale bagno. Ja pierniczę. Dobra, teraz trochę trzeba pozbierać, uzupełnić wszystkiego. Bo... Dobra. Tak, chyba wszystko. Tu jest na dół. Zobaczymy, co tutaj jest. Zobaczyć tamtą. Tamto zejście. A, się zamyśliłem. Pojem. Dobra. Dobrze jest, że sam zjeżdża po barierkach i po drabinkach i nie trzeba trzymać guzika czy tam. Wolno szybko schodzić, na tym pamiętać. Klikniesz E i automatycznie ci albo szybko wejdzie, albo szybko zejdzie. Moim zdaniem to jest też fajnie przemyślane. Kurczę, no. No nie tak to miało wyglądać. Ja pierniczę, już włączałem przester, a tutaj tak chcą.
Poszło, nawet spoko. Nie jest źle. Dobra. Zobaczymy sobie to pomieszczenie. Tutaj mamy małe uzupełnienie. Tutaj może mogłoby to być lepiej, szybciej jakoś rozwalać, nie wiem. Tak co chwilę ich tam się pojawia. Ale dobra. Nie narzekajmy. Lecimy ostro dalej. No, póki nas nie rozpieprzą. Coś mi się wydaje, że tutaj coś będzie się szykowało. To ostro. O, jasny szlak jest! Wygląda dziwnie znajomo. Co my tu mamy? Dobra, spróbujemy to. Ogarnąć. Dobra. Jakaś cisza przed burzą. Czyżby może to mieli i starocie, ale lepszą zbroję? O, proszę bardzo, dawaj, chodź ty brzydki, parszywy kutafonie. Dobra. Ty zapłacisz. Da? Nicky Rain, mówisz? Dobre. Cholera, nie mam życia.
defibrylator, żeby ci się udało teraz. Aj, dziabną mnie. Wygo, chusteczka pieprzła w pizdziec. Dawaj, 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 jest! Tylko ta górna mnie rozwaliła. No i już. Czas zameldować się marszałowi. Hej, Mars! Zrobiłem, co kazał mi ten dziwny gość, twój stary kumpel. Zniszczyłem chyba przy tym całą kulturę. Ja zdobyłem naprawdę stary, ale za to wypasiony sprzęt z Arki. Tak, musisz z nim pogadać jeszcze raz. Będzie miał coś jeszcze do powiedzenia. Dobra. Trochę mnie przeraża, ale trudno. Kurwa, znowu nie wiem. Ja nie wiem. Wszystko za blisko tych ludzi. Ja nie wiem, co jest z tymi skrzynkami. Dobra, czyli do góry. No, ten poziom, powiem wam, że troszkę urósł.
troszkę mi dali w dupę. Dobra. Trzeba wrócić do tego starucha. Gdzie on jest? Nie do dziupli. O, tutaj. Aktywacja systemów. Walka pojazdów. Nie dość, że w Feniksie świetnie się jeździ, to jest on również śmiercionośny. Okej, rozumiem. Kół między rodzajami broni. Nic nie mam wiedzy, ale lipa. Taka moja walka. Wstyd. Osiągnięto cel. Jakoś tu pusto. Gdzie się podział ten gość? Stary głosowpis. Dobra, zobaczmy. Rzeczne wieprze już się wycofują. Bóg śmierci zniknął. Mutki też. Masz też ten stary mundur i spluwę. Zachowaj je. Kiedyś należały do Nicolasa Reina. Ale on nie będzie ich już potrzebował. A ty tak! I pukawek, i odrobiny szału! Niech mnie ściśnie. Nicolas Reyn był tym bogiem śmierci. W sumie ma sens, że mutki tak myślały. No i super. Mamy za sobą kult Boga Śmierci, czyli misję od mulącego starucha, który tak tam smęcił, że szkoda gadać, ale to nic. Najważniejsze, że mamy nowy pistolecik osadników, tak to się nazywa, dziwnie, ale nieważne. Mamy pistolet, który zdobyliśmy właśnie przed starciem z tamtym cholerstwem, który dał nam trochę w kość. Okej. Dobra. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Tam jakiś konwój. Okej, tu mam jeszcze kontrola lotów. Poszukaj w lagunie informacji o Kwasirze. Okej.
Dobra. To następnym naszym celem misji będzie właśnie kontrola lotów. Ale to przy okazji następnego odcinka, bo tutaj już będziemy się powoli zapisywać i będziemy powoli kończyć ten materiał. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że gra wam się podoba, bo mi oczywiście to ja z kolei podkreślając, że model walki jak z Dooma to jest do tego tytuł, który trzeba zagrać. Ok, ja teraz się z wami żegnam, zapraszam do następnego materiału. Cześć.